Czy komputer kwantowy zniszczy Bitcoina? Temat, który wywołuje niemałą zagwozdkę wśród pasjonatów i inwestorów. Czy ogromna moc obliczeniowa komputerów kwantowych będzie w stanie złamać zabezpieczenia sieci Bitcoin i finalnie doprowadzić do jego upadku? Według ekspertów do spraw bezpieczeństwa taki scenariusz jest prawdopodobny. W tym filmie omówimy najważniejsze zagrożenie, jakie takowy komputer może stanowić dla Bitcoina, i postaramy się poszukać rozwiązania, które być może byłoby w stanie uratować króla kryptowalut. Jedną z najważniejszych cech Bitcoina jest bezpieczeństwo. Jego sieć jest oparta na trudnych do złamania protokołach kryptograficznych, co oznacza, że wykorzystuje funkcje matematyczne, które są praktycznie niemożliwe do złamania przez zwykły komputer. Komputer kwantowy z nieporównywalnie większą mocą obliczeniową byłby w stanie takowe zabezpieczenie złamać. No dobra, przejdźmy w takim razie do rzeczy. W wykorzystywanej przez sieć Bitcoina kryptografii asymetrycznej klucz prywatny i publiczny są generowane w taki sposób, że posiadają między sobą matematyczną korelację. Klucz prywatny jest ukryty, natomiast klucz publiczny jest udostępniany publicznie na blockchainie. Bezpieczeństwo tego rodzaju kryptografii opiera się na zasadzie matematycznej zwanej funkcją jednokierunkową. Klucz publiczny można w łatwy sposób wyprowadzić z klucza prywatnego, natomiast w drugą stronę wymagałoby to ogromnej ilości mocy obliczeniowej i czasu na wykonanie obliczenia, które byłoby w stanie wyprowadzić z klucza publicznego klucz prywatny. Mówiąc potocznie, jeżeli będziesz mieć dostęp do komputera kwantowego, będziesz w stanie obliczyć każdy klucz prywatny, posiadając jedynie dostęp do odpowiadającego mu klucza publicznego. Typy adresów. Klucz publiczny. Dominujący w 2009 roku typ adresu, chociażby legendarny portfel Satoshiego Nakamoto, wykorzystuje ten typ adresu. Głównym zagrożeniem generowanym przez ten typ adresu jest możliwość bezpośredniego uzyskania z niego klucza prywatnego przy wykorzystywaniu algorytmu Shora. Hash. Ten rodzaj charakteryzuje się tym, że adres odbiorcy nie składa się bezpośrednio z klucza publicznego, a z jego hasza. Oznacza to, że klucz publiczny nie jest ujawniany, gdy przelewamy na niego monety, a na blockchainie widoczny jest jedynie hasz klucza publicznego. Jednak ten typ transakcji ma dość poważną wadę. W przypadku, gdy pieniądze są przesyłane z danego adresu, klucz publiczny zostaje ujawniony. Oznacza to, że jeżeli dokonaliśmy wysyłki monet z takiego adresu, to od tego czasu nie jest on już zhaszowany, a klucz publiczny jest widoczny dla osoby, która być może posiada komputer kwantowy i jest w stanie obliczyć nasz klucz prywatny. A więc jeżeli każdy od teraz będzie korzystał z haszowego typu adresu, a po wykonaniu transakcji całość środków przesłałby na inny, nieodszyfrowany portfel, bylibyśmy w stanie obronić się przed działaniem komputerów kwantowych? Nie do końca. Średni czas transakcji w sieci Bitcoina wynosi obecnie około 10 minut. W momencie zainicjowania transakcji nasz klucz publiczny zostaje ujawniony. Jeżeli więc komputery kwantowe byłyby w stanie wyciągnąć klucz prywatny w czasie krótszym niż te 10 minut, osoba, która zdobyłaby do niego dostęp, dzięki zaoferowaniu wyższej opłaty za transakcję, byłaby w stanie wypłacić środki na swoje konto szybciej niż pierwotna transakcja, którą my zainicjowaliśmy. Atak 51%. Mówi się, że komputer kwantowy przy wykorzystaniu algorytmu Grovera byłby w stanie wytworzyć tak ogromną moc obliczeniową, że przejąłby 51% całkowitego hash rate'u Bitcoina. W takiej sytuacji byłbyś w stanie akceptować fałszywe transakcje i całkowicie zdestabilizować sieć Bitcoina. Jednak prawdopodobnie, nawet jeżeli taki atak zakończyłby się powodzeniem, to oprogramowanie i protokół Bitcoina powinny zostać szybko zmodyfikowane w odpowiedzi na atak. Czy Bitcoin zdoła obronić się przed komputerami kwantowymi? Jednym ze sposobów na obronienie Bitcoina przed ogromną mocą obliczeniową komputera kwantowego byłoby przejście na inny rodzaj kryptografii, na którym aktualnie pracują naukowcy, zwany kryptografią postkwantową. Jest on uważany za odporny na ataki kwantowe. Oczywiście wymagałoby to całkowitej aktualizacji sieci Bitcoina i zgody społeczności, jednak w przypadku, gdy cała przyszłość kryptowalut wisiałaby na włosku, to ze zgodą nie byłoby raczej żadnego problemu. Kolejną rzeczą, nad którą planujący atak bandyta musiałby się zastanowić, jest kwestia niejakiego braku logiki w intencji okradania ludzi z Bitcoinów. Zastanówmy się. Główną zaletą Bitcoina, która sprawia, że
zebrałaby się wokół niego tak duża społeczność, jest gwarantowane przez niego bezpieczeństwo. Jeżeli ludzie zauważyliby, że ktoś jest w stanie obliczać ich klucze prywatne i do tego fałszować transakcje, prawdopodobnie masowo zaczęliby wyprzedawać bitcoina, co z bardzo dużym prawdopodobieństwem sprowadziłoby jego wartość do zera. Osoba, która wykradłaby te bitcoiny, oprócz podniesienia ogromnych kosztów związanych z dużym poborem energii przez komputer kwantowy, zostałaby z bitcoinami o zerowej wartości. Taka kradzież byłaby bez sensu. Oczywiście taki atak mógłby przeprowadzić ktoś, kogo intencją byłoby całkowicie zniszczenie bitcoina, jednak rodzi się tutaj pytanie. Po co? Podsumowując to wszystko, komputer kwantowy mógłby stanowić zagrożenie dla bitcoina, jednak na podobnych sposobach kryptografii opiera się obecnie cała światowa bankowość, czy chociażby loginy i hasła użytkowników przeróżnych portali. Komputer kwantowy nie jest zatem problemem potencjalnie dotykającym jedynie kryptowaluty. Patrząc jednak od tyłu, jesteśmy w stanie wierzyć, że społeczność bitcoina będzie w stanie zaimplementować nowe rodzaje haszowania adresów publicznych i komputer kwantowy będzie mógł, kolokwialnie mówiąc, possać ogromne ilości energii elektrycznej. A finalnie i tak mu się nie uda doprowadzić do upadku bitcoina. Napiszcie, co sądzicie na ten temat. No i cóż, do następnego!